Witam ponownie w Ghost of Tsushima. Tym razem wracamy do naszego wątku pani Masako. Zobaczcie, 8 na 9, więc no powoli będziemy tutaj kończyć właśnie ten wątek naszej Masako. Barwniki do zbroi, no i zobaczymy, co będzie się tutaj działo. No, zemsta musi być, ale łapa też musi być, subik też musi być. Zaczynamy. Zadanie poboczne dla naszych towarzyszy. Masako, co ty robisz? Tu się wyprawia. Rozwiązuję temu mnichowi język. Panie, pomóż! Masako, zostaw to mnie. Zgoda. Ale jak nic nie wskurasz, ja to zrobię. Oh. Myślałem, że mnie zabije. Nie spotka cię żadna krzywda. Co wiesz o Junshinie? Junshin pomagał ocalałym w klonowej świątyni. Ale napadli ją Mongołowie. Grozi mu niebezpieczeństwo. Znajdziemy go. Junshin. Masako, spokojnie. Co zrobił Junshin? Spiskował przeciw mojej rodzinie. Ale pomagał uchodźcom. Poza tym nie było go na liście. Ktoś zostawił mu list w świątyni. Taki sam jak wiadomości, które mieli spiskowcy. Junshin miał dostać zapasy dla uchodźców. W zamian za nie miał sprzedać informacje na mój temat. To tylko oferta. Nic pewnego. Dowodzi jednak, że miał kontakt z zabójcą mojej rodziny. Dokopiemy się do prawdy. Porozmawiamy z Junshinem. Masz moje słowo. Był w klonowej świątyni. Klonowa świątynia. Spiskowiec. No, przepiękne te kadry, nie? Na początek i na koniec misji. Przepiękne. Chodźmy. Zaczekaj. Szybciej. Wiesz co? Zaczekaj. Dosłownie. Dosłownie zaczekaj, bo ja sobie muszę inny kolorek narzucić. Przecież kurde, tak nie będę występował. Dwa dni w tym samym? Niemożliwe. Będzie na czerwono, dawno nie było. Jak krwawa rzeź, to krwawa rzeź. Gdy znajdziemy mnicha, ja się nim zajmę. Pamiętaj, mamy z nimi porozmawiać. Ludzie, którzy zabili moją rodzinę, przemawiali mieczami. Masako, nie zabijesz Junshina, póki nie będziemy pewni jego winy. Twojego ojca zamordowano. Rozmawiałeś z jego zabójcą? Nie. Pan Shimura go wytropił i uciął mu łeb. Miałeś szansę się zemścić, Jinie. Pozwól mi na to samo. Mongolowie, ratunku! Mongolian? Najechali na Tsushimę? Oj. Dosyć! Oj. Dranie! Zapłacicie za to! No, zobaczmy, szermierzu, co potrafisz. No i nie za wiele. I ty? Kurde. Zrobiłbym ich... na szaro, ale dobra. Musimy znaleźć Junshina. Tędy. Świątynia jest blisko. Tak jak mnich. Ej, wiecie co? Czy to nie jest ten quest, który był pokazywany? Czy to było na E3? I to jest chyba ten quest. Uwaga. Coś mi się wydaje. Chyba to jest to. Nie wiem, czy na E3, czy na jakimś pokazie, ale... damy im radę. Chyba nie. Ten. Uderzymy po cichu. Ginie. Mogą zabić mnicha. Dobrze. Ten jest mój. Weź tamtego. Pierwszy raz po cichu. Dobra. Synchronizacja. Ciszej! Długo już nie wytrzyma. Stanie na straży. Złap tego mnicha.
To jest chyba to. Dobra. Tak się to robi. Muszę iść po Junshina. Tak się to robi, proszę państwa. Panie Sakai. Ale ciekawie, to bardzo... Bardzo daleko ten quest, nie? W fabule. Masako! Od sąsiedzi nie. No. On zdradził moją rodzinę. Zdecydowanie to jest to. Uciekaj! Ja wiem, co tu będzie. Damy im zwycięstwo. Już wygrali. Nie wycięli tego. Przepiękna sceneria, przepiękna. Właśnie tym gameplayem się tak jarałem, że szok. A kto pamięta? Dajcie znać w komentarzu, kto pamięta. Walczymy z Masako. Oj. Postawę, kurczę, tego miałem. Dobra, zrobimy na finishera. Bronisz mordercy! Mieliśmy porozmawiać! Rozmowa nic nie da! Obiecałaś! Złożyłam obietnicę rodzinie! Pchnięta Masako. Słyszysz, nadchodzą? To oni są wrogiem. Parowanko weszło. Wszystko się zgadza. No tak właśnie patrzę, ale... Jest mega. Mega to zadanie, nie? W sumie bardzo ładne pokazali. Wiadomo, że nie chcieli jakiejś tam fabuły, ale... Kurde. Denerwujesz mnie, ziom. Dobra, mam postawę? Nie, nie mam. To klej. Lecimy. Dzinie. Kurde, koniec. Szkoda. Dałaś mi słowo. Gdy go zobaczyłam, widziałam tylko moje zmarłe wnuki, ich twarze i pokaleczone ciała. A ty go ochraniałeś! Chciałaś mnie zabić? Straciłaś rozum? Straciłam wszystko! Nie. Poświęciłaś wszystko dla zemsty. A ty co niby czujesz, myśląc o Ryudzie? Gniew nie może nas pochłonąć. Ani skłócić z bliskimi. Nadal mi ufasz? Junshin jest blisko. Wytropimy go.
Masako, nie podnoś na mnie miecza. Dobrze, obiecuję. Poszukaj śladu. Kurde, no. Masako! Ale no w sumie to wiedzieliśmy, ja. Już nie wiedziałem, w którym momencie to się ogarnie, ale no pamiętałem gdzieś to z tyłu głowy jednak. Ten gameplay, ale też no nie powiedziane, że to może trafić do gry, nie? To nie wiem, czy to nie był 17, czy który to był rok? Nie mam pojęcia. Ginie, tutaj. Junshin szedł tędy. Dobra, no on tam poszedł. Czy on dostał w oko, czy... wybite oko, czy co się stało? Jak znajdziemy Junshina, może ja pierwszy z nim porozmawiam. Jednak mi nie ufasz. Nieważne. Junshin nie zaufa. A trzeba go przekonać. Słusznie. Ale pamiętaj, Jinie, do mówienia wystarczy mu język. Dobra, tam. To szczerze wam powiem. Jest. Proszę. Dosyć ważny tutaj gameplay pokazali, tak czy tak, ale dobra. O Masako. Mówiła o sobie pani Hana. Urzesz! Masako, nie! Kim jest pani Hana? Moją siostrą. Zabito ją z resztą mojej rodziny. Odwiedziła mnie 2 noce temu. Miała czerwone kimono ze złotą szarfą. Pamiętam, że pachniała jak chryzantemy. Nie. Nie. Nic jej o tobie nie powiedziałem. Przyrzekam. Zostaw nas. Moja siostra żyje. Zamordowała dzieci. Dlaczego chciałaby zniszczyć twój klan? Nie wiem. Ale muszę ją znaleźć. Ale zwrot. Nie musisz robić tego sama. Spotkajmy się w Kamiagacie. Czyli co, na kolejnej mapie? Ja cię kręcę. Niezłe, nie? Niezłe, mocne. Petarda. Naprawdę na poziomie. Okej, dostaliśmy podwójnego zniszczenia. Ataki mają 10, no... Spoko, spoko. Może kiedyś. 4 pory wojny. Zobaczmy, jak wygląda. Na razie nie używam, ale jeśli ktoś by chciał... No, nie umywa się, trzeba przyznać, ta zbrojka samurajska, ale swego czasu była naprawdę bardzo fajna. Także, co tu się dzieje? Ona mówiła o Kamigacie. Okej, no to w trzecim akcie. W trzecim akcie będziemy mieli zwieńczenie tej historii. Dobrze wiedzieć, czyli teraz z takich questów, które możemy sobie jeszcze zrobić, no to Norio zdecydowanie warto zrobić i później pójdziemy na fabułę, zobaczymy, co tam dalej poleci i ewentualnie właśnie przed jakimś finałem tego drugiego aktu zrobimy sobie te zadanie poboczne. Taki jest plan i teraz idziemy jeszcze do Norio. Zobaczymy, czy jest opcja na skończenie całego wątku, ale też w sumie wątpię, bo on jest nową postacią, więc powinien się przewijać przez drugi i trzeci akt. No, że będzie trzeci akt, no tutaj jest 100% pewności, nie? Tak to jest rozplanowane. Wkładamy w tobie nadzieję, pani Sakai. Hej, Norio. Dlaczego go zabrali? Posąg był tutaj. Tak, panie. Mongołowie ukradli świętego Buddę i pojechali w stronę wybrzeża. Zwrócimy posąg i ocalimy świątynię. Nawet twój brat nie mógłby tego zrobić, Norio. O co chodziło? Mój brat zginął z rąk Mongoła. Strażnik Enjo umiera, a ci mnisi chcą od razu się poddać.
To tchórze. To ludzie. Endzio się nie bał. Nie miał nawet 20 lat, gdy ocalił tę świątynię. Teraz zależy to od nas. Podołamy. Przyczyna cierpienia. Ależ ciekawie, nie? Te wątki jednak musimy przerzucają na kolejny akt, też żebyśmy troszkę mieli niedosyt. To jest mega. Możemy za nimi jechać. Jaką on ma tą halabardę? Jesteś zły! Dlaczego tak myślisz? Nie odzywasz się! Ha! To ten mnich! Nie zna całej historii ocalenia Kusidery przez mojego brata. Podobno Endzio działał sam. Tak mówi legenda. Tak naprawdę wysłał 3 najmężniejszych mnichów do walki z bandytami. Fortel. Poświęcenie. Zginęli w walce, ale Endzio miał dość czasu, by uciec i ocalić świątynię. Była lisia nora, ale zrobiona. Szybciej! Dobra. Galopem, galopem! Ale już się pogoda zrobiła. Na pleciku bym zagrał, ale... Panie mój, tam! Tak mi zimno... Co się stało? Podążałem za Mongołami. Błagałem, by oddali naszego Buddę. Gdzie poszli? Wyszli z lasu w stronę wzgórz. Oby twoje kolejne życie było spokojniejsze. Oddał życie za tę świątynię. Jak mój brat. Ty zrobiłbyś to samo. To chodźmy tym tropem. W którą stronę? Tą? Tą, nie? Obóz Mongołów. Posąg musi być tam. Najpierw ich ukaramy za atak na świątynię. Idziemy na pełnej? Możemy? Walczmy! Chyba możemy. Prowokacja jest naprawdę klimatyczna. Ale niekiedy ciężka już teraz. No, właśnie. Bardzo szybko podjechał. Kurczę. Muszę przyznać, że nieźle. Jeszcze tam do góry. Co ja tam mam? Króciutki. Niebiańskiego troszkę mniej teraz używam, jak mam ten nowy, ale... Jest okej. Oj, nie dokończyłeś. Tam jest! Wrzeźbiono go z gwiazdy, która spadła z niebios wieki temu. Piękny. Na całej wyspie nie ma nic podobnego. Wróćmy z nim do świątyni. Endzio został strażnikiem, gdy bandyci rabowali świątynię. Przyszli po ten posąg. Bezcenny. Musiał przetrwać wiele takich prób. Jak wielu musi jeszcze zginąć w jego obronie? Chcesz go od tak oddać? Nie. Ale świątynia jest pełna skarbów. Kuszą chciwych i zazdrosnych. Pan Shimura mnie tu zabrał, gdy byłem mały. Byłem pewien, że rzeźbiarz poznał samego Buddę. Gdy byłem mały... Moja rodzina przybyła tu, by złożyć noworoczną ofiarę.
Obiecaliśmy sobie z Endziem, że zostaniemy mnichami. Kiedyś wiedziałem, o co walczę. Walczymy o dom. Może tak. Przyczyna cierpienia. Zobaczmy, czy jeszcze będzie jakiś kolejny w tym akcie. Mam nadzieję. Chociaż... Nie no, jeden by mógł być jeszcze, nie? Dobrej energii. No, jeśli ktoś w leczenie. Ale my mamy naprawdę sporo tego zdrowia. Okej, okay, jest kres cierpienia. Opaska upalnego lata. Okej, okay, w tym samym miejscu. Nigdzie się stąd nie rusza. Zobaczmy jeszcze też mongolskie artefakty. Mongolska tarcza tam przy okazji poleciała. Okej. Okay. To jest na rękę taka, nie? Idziemy za ciosem. A, przygotowujesz się do questa, tak? Dobrze, ja też. Na spokojnie. Panie! Norio! Norio! Rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. I powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i piorą ubrania. Kto to zmierza do świątyni? Spójrz, Mongoł, któremu życie niemiłe. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Posłaniec. Duch! I brat strażnik! Spójrz, Mongoł, któremu życie niemiłe. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch! I brat strażnika! Mam dla was wiadomość. Mów. Duch i mnisi sprzeciwi... Coś tu nie gra. Powtórzył się. Nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Nie mogę. Budda. Sutra Opata. Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom. Umrę za tę świątynię. Oj. Rób, co musisz. Oj, oj, oj. Oj, ważniejsze niż ludzie. Znajdę mnichów i ich sprowadzę. Kres cierpienia. No to jest dylemat, ale no. Tak postąpił. My idziemy ocalić ludzi jak najbardziej. Którą to jest stronę? Dobra, Sora, chodź. Niech będzie taka pogoda. Nie ma czasu. Kurde, Sora. Spieszy nam się. Będę szybciej. Chyba ich widzą, co? Mongołowie nadchodzą! Odejdźcie od rzeki! Nie można na fleciku. Mongolian! Raz. Dwa. To było niefortunne. To było fajnie. Dobra, i trzy. Klejk ryżowy. Bomba prochowa. Norio! Panie, przepędź Mongołów za rzekę! Przyjemnością. Z przyjemnością. Jak w Jarikawie. Widzę, że Norio wrócił. Nic wam już nie grozi.
Majster! Kurde. No nie dostał. No to strzała? Ciekawe co Noria, to było. Co ty robisz? Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować. Życia nie. Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Ej wy! Za nami! Pięknie. Pięknie. Norio, opamiętał się. Super, weźmiemy sobie bombki, wszystko jest. Teraz tak. Wracamy z buta. Topówka. Ten kurde w samych majtach leci, ale będzie bronił. Gdzie są te Mongoły? Tutaj. Oj, udoki chce harda! Nie, za chwilę będzie postawa. Do tego trzeba dojechać, jest super. Drugi raz duch. Łucznicy! To jest tak epickie. Tak epickie. Teraz znowu ducha odpalimy. Pewnie, że tak. Od ducha do ducha. Albo od ucha do ucha. Serio, jeszcze tam? Wszedł na hita taki. Ale go wypchnął, serio? Ja cię kręcę, sporo was tu. Kurde, ale szkoda. Miałem już 5. Czasami warto zużyć właśnie ten hard, żeby później mieć tą postawę. Nie. Panie! Pięknie. Mongołowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Nie walczyłem sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. O to się nie martw. Moja świątynia wesprze cię na północy. Tam się spotkamy. Czyli w trzecim akcie. Sprawdźmy teren świątyni. A, okej. No to będzie ostatnie już teraz. Sorry, ale potrzebuję zapasu. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie udało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. Ocal co możesz. Ale wiedz, że wszystko przeminie. Zniszczony mniej zdobi,
ale lepiej uczy. Ładnie, ładnie. Kres cierpienia. Fajny quest. Życie ważniejsze niż te materialne rzeczy, nie? Okej, okej. I opaska upalnego lata, tak jak teraz. No. Jak zwykle. Klan Sakajów. Ale myślę, że jeszcze będzie zbrojka. Kolejna, co? W trzecim akcie. Powinna być. Dzięki Norio. Za tą lekcję. No i chyba tyle, proszę państwa. Zobaczcie, że zostały nam tylko takie zadanka bez towarzyszy. One są może na jeden jakiś odcinek. Tutaj mamy Krwawy Sąd, na pewno tam pójdziemy. I to myślę, że następnym razem nawet. Tutaj dary sobie już poza nagraniem zrobimy. I myślę, że teraz troszkę fabułki. I później te wszystkie poboczności, które tu zostały. Tak wydaje mi się, że jeszcze fabuła się nie skończy, bo tu też zobaczcie, że na tych postępach troszkę tam miejsca jest. No tak wnioskuję, ale czy tak będzie, zobaczymy. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Kto dotrwał do końca, niech napisze nauka, zostawcie łapę, suba. Widzimy się może jeszcze dzisiaj. Hej, hej.